Najbardziej znana bitwa polskiego wczesnego średniowiecza to posłuchajcie szóstego podcastu nie tylko Zawisza, na kanale Błazen -Jajosz. Moi drodzy, czy są wśród nas kibice sportowi? A jeśli tak, to ciekawe, czy się zgodzicie. Bo czy nie jest tak, że choćby nie wiem, jak wysokie triumfy osiągały nasze reprezentacje w grach zespołowych, to i tak najwięcej emocji wzbudzają mecze piłki nożnej. I to te, w których ścierają się polsko-niemieckie drużyny. I wtedy nasze zwycięstwa przynoszą chyba najwięcej satysfakcji, nawet jeśli nasi wygrają w grze o pietruszkę. Wtedy urastają do miana rycerzy spod Grunwaldu. I trochę trudno się temu dziwić, bo te dziś bezkrwawe zmagania sięgają korzeniami do czasów, gdy było to być albo nie być naszej państwowości. Próba zrzucenia jarzma, powstanie wielkopolskie. Powstania Śląskie, cała II wojna światowa z powstaniem warszawskim. No i najważniejsza duma Grunwald 1410. Znamy to wszyscy i mamy to wyssane z mlekiem matki albo wbite w nasze DNA. Dlatego na lipiec nie możemy przygotować nic innego, czyli już mogę zaprosić Was na kolejny podcast właśnie o tej bitwie. Ale dziś. Popłyńmy jeszcze bardziej w głąb historii, do tej pierwszej konfrontacji polsko-niemieckiej w dziejach. I na szczęście jednocześnie do tej pierwszej zwycięskiej, do tego najdawniejszego triumfu oręża polskiego nad sąsiadem Zaodry. A było to zaledwie sześć lat po chrzcie Polski z 966 roku poprzedzonym małżeństwem księcia Mieszka I z Dobrawą, córką chrześcijańskiego władcy Czech Bolesława Srogiego. Sojusznika cesarza Ottona I. Ten chrzest to rozerwanie sojuszu Czech z Wieletami, pomiędzy którymi znajdowało się młode państwo Polan. No czyli nastąpił przełom i wejście Mieszka I na inną, wyższą półkę europejskich władców. Było to swoiste przejrzenie narodu polskiego, dotąd pogańskiego, co symbolizowało Cudowne, legendarne uzdrowienie ślepego od maleńkości Mieszka I, jakiego spotkało w wieku siedmiu lat podczas postrzyżyn. To wszystko spisane piórem kronikarza Gala Anonima. Mija jednak te sześć lat i oto 24 czerwca 972 roku ten przysłowiowy worek z bramkami otworzył Mieszko pierwszy, jego brat Czibor i ich wojowie, zwyciężając siły margrabiego Łużyckiego Hodona, który najechał państwo naszego pierwszego oficjalnego księcia, tego, od którego wszystko, co udokumentowane, właśnie się zaczynało. Więc skoro zwyciężyliśmy, a panuje przekonanie, że to zwycięzcy piszą historię, no to mamy je dobrze udokumentowane w rozległych ówczesnych źródłach i kronikach, tak? No nie, bo jednak w tym wypadku pisali ją przegrani. Może dlatego nie jest zbyt długa, a powód jest prozaiczny. Bo nie mieliśmy wtedy swoich kronikarzy. Wprawdzie jeszcze w 965 roku gościliśmy żydowskiego podróżnika i dyplomatę Ibrahima Ibn Jakuba, który jechał od kalifa Kordoby do cesarza Ottona I i to on spisał najdawniejszą relację o kraju króla północy. Króla północy. A przecież Mieszko był tylko księciem. Choć według kronikarza nie byle jakim. Władał jednym z największych krajów słowiańskich, obfitującym w zwierzyny, miód oraz płody rolne. Ale do bitwy pod Cedynią pozostało wtedy jeszcze siedem lat i pisarz dawno odjechał, a nasi oryginalni kronikarze mieli się dopiero narodzić albo przyjechać na dłużej. Przypomnijmy ich tu jednak, choć tylko w telegraficznym skrócie. Gal Anonim i jego kronika lub Kronika Polska albo pełny tytuł Kronika i czyny książąt czyli Władców Polskich pisana po łacinie dopiero jednak w latach 1113-1116 czyli w czasach Bolesława Krzywoustego Kolejny kronikarz to Wincenty Kandłubek i Kronika Polski obejmująca dzieje od czasów pradawnych aż po rok 1202 a spisana została na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego. I wreszcie Jana Długosza, roczniki, czyli kroniki słynnego królestwa polskiego, spisywane w latach 1455-1480. Ale gdy ukończone, to Kopernik miał już 7 lat. Więcej o dziele Długosza znajdziecie jednak w naszym podcaście dotyczącym bitwy pod Legnicą. No ale no dobrze, to kto pisał o bitwie pod Cedynią? Saski biskup Tietmar w jednym z najważniejszych źródeł dla ówczesnej historii Europy Środkowej wczesnego średniowiecza, między innymi dla Niemiec, Polski i Czech, a dla nas w takiej formie praktycznie najwcześniejszym. Kronika Tietmara, spisana w latach 1112-1118, obejmuje schyłek IX i znaczną część X wieku. Autor uzupełniał ją na podstawie znanych mu dzieł historiograficznych i hagirograficznych, ale korzystał i z tradycji ustnej, z przekazu żyjących świadków oraz z własnego doświadczenia. Więc skoro jego pradziadowie od strony ojca i matki zginęli w bitwie ze Słowianami z tej grupy wieleckiej w 929 roku, a jego ojciec, Siegfried von Walbeck, ledwo uszedł z życiem z bitwy pod Cedynią, to nie ma się co dziwić, że no nie rozwodził się na jej temat. Pozostawił niewielką notatkę, taką bez określenia powodu bitwy, bez jej przebiegu, tylko sam lakoniczny wynik. Oczywiście współcześni naukowcy korygują i ją uzupełniają, co jest absolutnie zrozumiałe i pożądane, a my postaramy się przybliżyć najważniejsze ich wnioski i szeroko rozumiane aspekty. Ale co nagle, to po diable. Wyprawa Chodona zorganizowana była w wielkim pośpiechu. Prawdopodobnie nie skonsultowano jej nawet z cesarzem Ottonem, który już wtedy skupiał się na swych sprawach włoskich. Ale nie była to też samodzielna inicjatywa tego margrabiego Łużyc, bo miał on jeszcze nad sobą dytryka de facto tamtejszego zastępcę cesarza tego margrabiego o najwyższej randze. No i na pewno musiał mieć od niego zielone światło. Sytuacja była jednak zbyt dynamiczna i nie można było dłużej zlekać, by tereny Wolinian, a z nimi koniec ważnego szlaku komunikacyjno-handlowego, czyli ujście Odry, zostało uzależnione od piastów. Dlatego nie czekano na zebranie większych sił od pozostałych podlegających detrykowi margrabiów, nie czekano na żniwa i zebranie zboża potrzebnego na wykwipowanie armii i wyżywienie koni. Oraz musiano się liczyć z tym, że zapasów po drodze też nie znajdą. Sam marsz po suchych drogach musiał też być szybki, tak szybki jakby się dało, ale to było dziesięć kilometrów na dobę ze względu na tabory. Nie udało się jednak uzyskać elementu zaskoczenia, bo bitwa pod Cedynią ma pewien kontekst wywiadowczy. Agenci mieszka pierwszego działali bowiem na tyle sprawnie, że ten został odpowiednio wcześnie ostrzeżony o zbliżających się przez terytoria neutralnych Wiletów i Obodrzyców, wojskach Margrabiego Marchi Łużyckiej oraz możnowładcy Zegfryda Zwalbek, który prawdopodobnie wspierał wyprawę z ramienia Dytryka. Więc to nie przypadek sprawił, że mobilizację ogłoszono zanim wróg przekroczył granicę oraz że zmierzał prosto w zasadzkę zastawioną u odrzańskiego brodu chociaż po prawdzie to i Niemcy sprawnie ominęli silne wojska Mieszka przerzucone w rejon Lubusza. Najeźdźcy to dobrze wyposażone i doświadczone wojsko złożone z jazdy i piechoty, służącej przede wszystkim do zdobywania grodów, do usuwania przeszkód, do walki, gdy szarże były niemożliwe. Ostrożne szacunki mówią o tysiącu zbrojnych pancernych w domyśle konnych i może nawet ze trzy tysiące piechurów, w każdym razie państwo niemieckie dysponowało większym potencjałem ludzkim, więc taktyka piastów w X–XI wieku wymuszała maksymalne wykorzystanie walorów obronnych, a taktyka Niemców, by po prostu kierować się na znane sobie punkty na szlakach handlowych i je zdobywać. Zwykle napotykali po drodze zasadzki w leśnych ostępach z wydatnym udziałem łuczników, albo chociaż drogi zatarasowane powalonymi drzewami. Po stronie mieszka, według wspomnianego żydowskiego kronikarza, mogło być nawet trzy tysiące drużynników, ale przecież nie mógł pozostawić innych granic bez opieki. To ilu zabrał pod Cedynię? Raczej trzeba się przychylić do dwóch, może trzech tysięcy jazdy i piechoty łącznie. Ale możliwe, że dzięki lokalnym oddziałom pospolitego ruszenia miał jednak przewagę nad atakującymi którą miał też dodatkowo wzmocnić dobrze obsadzony gród Cedynia. Ten istniał już w czasach plemiennych, a w połowie X wieku był już znacznie rozbudowany z inicjatywy Mieszka I. Ówczesne wały otaczające około 1,2 i hektara powierzchni mogły sięgać nawet 12 metrów wysokości, a szerokie były nawet do 25 metrów. Do tego dwu, metrowa palisada na ich zwieńczeniu. No i jeszcze fosa, Szeroka na dwa i pół metra i głęboka na jakieś dwa. To był mocny punkt jako zaplecze, ale i zabezpieczenie odwrotu, gdyby coś poszło nie tak. Tym bardziej, że musiano tam zgromadzić zapasy, o czym świadczą znalezione jamy zasobowe z resztkami pożywienia. Nie odkryto tam jednak żadnych szczątek poległych wojowników, więc sama arena zmagań nie dotarła aż pod grodowe wały choć ostatecznie nie da się tego zweryfikować, tak jak i pomysł na sztukę, czyli podstęp i podzielenie sił na trzy części. Z pierwszą, głównie konnicą, sam książę oczekiwał przy przeprawie przez Odrę. Tylko, czy warto było ryzykować tę doborową siłę i wystawiać ich na szwang? Może więc jednak czekał z piechotą? W każdym razie było to gdzieś na wysokości lub w pobliżu Cedyni. Ale tego też nie da się definitywnie rozstrzygnąć. Jest kilka opcji tej lokalizacji. W każdym razie oni mieli utrudniać pokonanie rzeki i pozorować ucieczkę, wycofywać się w stronę grodu obsadzonego również silnym oddziałem. Chociaż Tietmar nic nie pisze o rzece, a poza tym Mieszko operujący konnicą powinien się od samej wody odsunąć, aby zmniejszyć ryzyko dla koń. A sam odwrót też byłby stosunkowo zbyt długi. Ale taktyka obronna pierwszych piastów na obronie rzek właśnie polegała. Więc znowu mamy sporo pytań. W każdym razie zasadzką miał czekać brat mieszkacz Cibor, który dałby znak do ataku na kolumnę Niemców od boku, a potem zamknięcie im odwrotu. Kolumnę poruszającą się wtedy wąskim szlakiem handlowym, tak, żeby nie mogli rozwinąć swych szyków i uzyskać przewagi. Według Tietmara rzeczywiście to były dwa etapy starcia, skoro Niemcy odnieśli zrazu zwycięstwo, ale też nie takie oczywiste, bo przecież gdyby zabili albo chwycili księcia, to wynik bitwy byłby zgoła inny. Ale takie wrażenie mogli mieć. Podbudowani, prąd do przodu, nie widząc co wokół, że pętla się zaciska. Lecz potem, pisze kronikarz, w miejscowości Cedynia brat mieszkacz Cibor Zadał im klęskę, kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy. Specjaliści uważają, że początek zaczął się o poranku, a do południa było już po wszystkim. I znów są wątpliwości, ale raczej trudno sobie wyobrazić, by Polacy wyszli z grodu do otwartej bitwy. I czy dopiero wtedy użyli piechoty? Mimo zaskoczenia, piechota jednak przy jeździe stawała na z góry przegranej pozycji. Ale i Mieszko wtedy zawróciła, to przecież on miał mieć chówiec jazdy. Czy Polacy przyparli wroga do bagien, czy ich okrążyli, czy Niemcy zginęli od włóczni albo topora, a może jednak utonęli w mokradłach? Ostatecznie tylko sam pogrom, sam wynik jest pewny. No i to, że uciekli tylko nie Otom pierwszy wezwał tych, co za łby się chwycili, czyli Hodona i Mieszka, do zaprzestania walk, dopóki sam nie rozstrzygnie sporu, co ostatecznie dokonano w kweldinburgu w 973 roku. I zdecydowanie opowiedział się za Hodonem, który do swej śmierci cieszył się władzą podległej mu marchi, a to Piasta uznał za winnego tej walki. Cóż, bliższa ciału koszula. A Mieszko musiał nawet swego syna najprawdopodobniej Chrobrego, dać jako zakładnika. No ale jak to? Zakładników dawała strona pokonana. No, To był swoisty precedens, ale spowodowany groźbą nowej, większej wojny. A to już mogłoby wprowadzić Polskę w część składową Rzeszy. Jakże realne zagrożenie polskiej państwowości, o czym wspomnieliśmy na początku tego odcinka. Ale mimo wszystko cesarz nie zmienił już wtedy stanu posiadania no i tych uzyskanych granic. Mieszko zmarł 20 lat po Cedyni w maju 992 roku. W ciągu tego czasu po bitwie zdążył się jeszcze ponownie ożenić, prawdopodobnie około 979 roku, tym razem z Odą, córką znanego już nam Dytryka. Ale co najważniejsze, jeszcze dwa lata przed śmiercią wygrał z Przemyślidami batalię o przyłączenie Małopolski i Śląska do swojego państwa. To o tym stanie rzecz, o ówczesnych granicach państwa i ablacji państwa na rzecz Stolicy Apostolskiej, o opiece następców świętego Piotra nad nią, mówi wydany przez niego akt, którego kopią dysponujemy, czyli regest sporządzony dopiero w 1087 roku, określany jako Dagome judex. W nim wymieniony jest z drugą żoną i z synami, ale nie z Bolesławem. Acz Cibor, podlegający Mieszkowi i wykonywujący jego polecenia, został wymieniony w źródłach tylko raz. Ale warto podkreślić, że był dużym wsparciem dla brata, co później niezwykle rzadko się zdarzało, że spójrzmy choćby na brata Bolesława Krzywołustego lub jego synów. Wita pod Cedynią to był dopiero początek wspólnej polsko-niemieckiej historii, przysłoniętym mgłą czasu, brakiem źródeł, zapomnienia. Dziś możecie jednak zobaczyć współczesną inscenizację bitwy, która ma na tyle szczęścia, że ze względu na czerwcowy, letni termin może być rekonstruowana niemalże dokładnie w swe kolejne rocznice. W sobotę, jak najbliżej Nocy Świętojańskiej. Organizują ją cyklicznie Cedynia Historia i Fundacja Gloria Griffin. Jednak sama bitwa z udziałem wczesnośredniowiecznych wojów z tymi charakterystycznymi, barwnymi, okrągłymi tarczami, to tylko ta przysłowiowa wisienka na torcie. Przez dwa dni czekają na was liczne dioramy, pokazy historyczne oraz rywalizacja w turniejach bojowych na miecz tarcze oraz na długą broń drzewcową. Ale i te merytoryczne, czyli konkursy na jak najlepszą rekonstrukcję strojów. Można się sporo nauczyć o wczesnośredniowiecznej modzie. A jeśli spodobało się Wam pod Cedynią, to w Santoku, dawnym grodzie stanowiącym klucz i strażnicę państwa polskiego, zaledwie 120 km od Cedyni w stronę Gorzowa, ale zaledwie tydzień wcześniej w kalendarzu, zwykle odbywa się podobne wydarzenie, nawiązujące do zmagań i to tylko z kilku lat wstecz w historii. To była także jedna z największych bitew młodego państwa Polan. 22 września 967 doszło do walnego starcia Mieszka I z saskim księciem Wichmanem, wspieranego wtedy przez Wolinian. Bitwa ta była ostatnim epizodem walk polskiego księcia o panowanie nad obszarem na wschód od Odry. My jednak pozostajemy u podnóża góry Czcibora, która ma 54,5 metra nad poziomem morza i znajduje się zaledwie 4 kilometry od centrum Cedyń. Góry symbolizującej tylko miejsce bitwy, ale góry z piętnastometrowym pomnikiem przedstawiającym orła wzbijającego się do lotu, do którego wiedzie 270 kamiennych schodów. Sił na ich pokonanie możecie śmiało nabrać u podnóża góry na popularnym miejscu piknikowym, wpatrując się w wielkoformatową mozaikę wyobrażającą bitwę, zresztą jedną z kilku w okolicy. A nagrodą za wejście będzie imponujący, panoramiczny widok na Dolinę Dolnej Odry. Na przykładzie Cedyni widać, że historia lubi się powtarzać. Prawie tysiąc lat po pierwszym zwycięstwie polskiego oręża, w bliskiej okolicy miała miejsce kolejna operacja militarna czyli forsowanie Odry co miało miejsce w kwietniu 1945 roku. Było to jedno z najcięższych starć polskich żołnierzy w drodze na Berlin. A chwałę naszych tym razem niemalże współczesnych wojsk inżynieryjnych pierwszej armii wojska polskiego w tym szóstego batalionu pontonowo-mostowego można odkryć w muzeum historycznym w Gozdowicach, to tylko 25 kilometrów drogi. Ale ciekawych miejsc mamy tu co niemiara, jak ten najbardziej na zachód wysunięty punkt polski. W gminie Cedynia, pomiędzy wsią Stary Kostrzynek a Osinów Dolny, na terenie cedyńskiego parku krajobrazowego w nurcie rzeki Odry, w odległości 200 metrów w kierunku południowo-zachodnim od kamienia pamiątkowego. Do Cedyni możecie dotrzeć przy pomocy tradycyjnego GPS albo może turystycznym szlakiem cysterskim obejmującym klasztory tego zakonu, który obok drogi świętego Jakuba, szlaku Hanzatyckiego, szlaku drzew oliwnych jest jednym z najbardziej znanych w Europie. A z samej Cedyni możecie także wyruszyć w różnych kierunkach, między innymi szlakami upamiętniającymi najważniejsze średniowieczne zakony rycerskie, templariuszy z ich kaplicą w rurce, joannicki i krzyżacki. Bo wiery historii zepchnęły jednak Cedynie w latach 1402-1454 wraz z całą nową Marchią do państwa zakonu krzyżackiego. Miał tam swoją siedzibę Wójt Krzyżacki ale z zakonnikami, z czarnym krzyżem na białym płaszczu spotkamy się już w lipcu pod Grunwaldem, we wrześniu na falach Zalewu Wiślanego i w październiku pod Koronowem. Słuchajcie nasze kolejne podcasty na kanale Błazen Jajoz i wypatrujcie postów na profilu Nie Tylko Zawisza. Wśród czarno drzew, zanim jeszcze zapiał kół. Córka trola szła górska więźma. Ucichł ptaków śpiew, gdy minęła zamku mur A schrypnięty głos się odezwał Hermanelik, Hermanelik, poślubić pragnę cię Moja hojność nie zna dziś gra Mam Odpowiedz tak lub. Tański pomiot śpi i już więcej mnie nigdy nie nękaj. Hermaneli, Hermaneli, poślubić chciałam Cię, lecz gdy nie.